Pracy będzie w regionie północnym. Za wyłudzenia podatku VAT nawet 25 lat więzienia. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego. Najwyższa kara będzie dotyczyła tych, którym udowodni się wyłudzenia VAT-u na kwotę co najmniej 8 milionów złotych, komentuje Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja bym wolał, żeby ten system ewoluował w kierunku większej sprawności aparatu skarbowego, który po pierwsze wyłapuje te miejsca, te działania, które są potencjalnie kryminogenne, no i po drugie przede wszystkim system prawny, który tak naprawdę nie stwarza możliwości do prowadzenia takich działań. Mówiąc wprost, im prostszy podatek, tym trudniej go oszukać. Projekt nowelizacji kodeksu karnego trafi teraz pod obrady Sejmu. Czas na kursy waluto poranku. Obecnie euro kosztuje 4,34 zł, dolar 3,86, a kurs franka szwajcarskiego to 3,97 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Felieton. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Proszę się nie obawiać. Pamiętam, felieton to najbardziej osobista forma dziennikarskiej wypowiedzi. Pełna subiektywnych refleksji. Dlatego nie wnikam w szczegóły konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a byłoby o czym mówić po konsultacjach, jakie prowadziła ostatnio w Warszawie delegacja Komisji Weneckiej. I pomyśleć, że jeszcze rok temu nikt w Polsce nie wiedział o istnieniu Komisji Weneckiej, łącznie z niektórymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. A dziś to weneckie grono zacnych prawników pochyla się nad demokracją w Polsce, nie w Turcji, a w jego składzie od ponad 20 lat premier była premier Hanna Suchocka. Kto ją wybierał przez te lata do składu komisji? Komu składała swoje sprawozdanie? Prawda jest taka, że konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego interesują się wyłącznie media, politycy, środowiska prawnicze. Jest to konflikt tak zwanych elit rozgrzany dziś do czerwoności, dlatego że w Polsce nastąpiła poważna zmiana polityczna, by nie powiedzieć systemowa, bo obejmująca również kwestie polityki gospodarczej, społecznej, obronnej, a nawet geopolitycznej. Do władzy w wyniku demokratycznych wyborów doszła formacja polityczna kontestująca ostatnie ćwierćwiecze, tzw. III RP. Formacja bezwzględnie zwalczana przez układ polityczny powstały po okrągłym stole. Trzeba pamiętać, że tylko dwa razy udało się sformułować rządy nie postkomunistyczne, czy liberalne, myślę o rządzie Jana Olszewskiego, obalonym 4 czerwca 1992 roku, i o rządzie Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006-2007, który po utracie większości w Sejmie oddał demokratycznie władzę. A więc jedynie dwa albo do Araba, albo do Cyganki podobne są tak. Takie twarze mają. Panowały a te moherowe jeszcze na tyle są głupie. Sobie elity PRL-u i III RP. Dodajmy do tego, ale te moherowe jeszcze są na tyle głupie, że zaraz oglądają, a teraz już takie bomby w świecie podkładają. Rządy Kaczyńskiego miały się nigdy nie powtórzyć, ta bomba jeszcze nie razu nie wybuchła, a te już będą oglądać. I rządzi samodzielnie, co nigdy jeszcze żadnej partii po 1989 roku nie udało się. Dlatego po przeciwnej stronie obserwujemy przejawy wręcz buntu. Buntu elit prawniczych, nigdy nie zlustrowanych, wybieranych przez siebie z własnego grona. Elit środowisk kulturalnych, dla których kulturę mogą tworzyć tylko oni, gdyż tylko oni wiedzą, czym jest prawdziwa kultura. Elit środowisk naukowych, uczelnianych, także nie zlustrowanych, wyposażonych w profesorskie tytuły, ale bez elementarnej wiedzy o etyce. Oraz elit skupionych wokół licznych mediów wyrosłych w III RP zgodnie z prawem kaduka. Wśród tych mediów jest stacja telewizyjna, którą można bez przesady nazwać Russia Today w Polsce. Jest gazeta finansowana przez spekulanta giełdowego Sorosza. Są pisma, tygodniki, stacje radiowe, portale internetowe, których centra znajdują się poza Polską. Do walki z rządem powstał Komitet Obrony Demokracji, ponoć wzorowany na KOR-ze, tylko że w jego składzie nie ma żadnego skrzywdzonego robotnika ani chłopa. Wręcz przeciwnie, wśród demonstrantów można zobaczyć twarze beneficjentów starego układu. Komitet ma bronić zagrożonej demokracji, a demokracja jest tylko wtedy, gdy rządzimy my, a nie oni. Bunt elit, o których niezapomniana profesor Anna Pawełczyńska mówiła lumpen elity, i słusznie, bo głównie z lumpen proletariatu PRL-u wyrosły obecne lumpen elity, bunt elit dąży do podważenia demokratycznej legitymacji obecnej władzy. Za wszelką cenę chce zatrzymać reformy, których od 26 lat oczekiwał polski naród i utrzymać swoje wpływy w państwie. Na szczęście coraz więcej Polaków dowiaduje się, czym były rządy liberalnej, postkomunistycznej demokracji w III RP, szczególnie w ostatnich 8 latach rządów Platformy i PSL-u. Jak naiwnie zostali oszukani i okradzeni.
W rozmowie Aleksandra Guzowatego z Józefem Oleksym na pytanie tego pierwszego zadane z wulgarnym przerywnikiem na literę K, co wyście przez te lata robili, pada szczera odpowiedź, głównie przekręty. Dziękuję za uwagę. Mówił Wojciech Reszczyński. To teraz jest 15 minut po 8. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie nad rezolucją dotyczącą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, sytuacji mediów publicznych, ustawy o policji, służbie cywilnej, a także planu zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dziś posłowie zdecydują między innymi o przedłużeniu na kolejne 3 lata obecnych zasad liczenia janosikowego dla województw. Przegłosują też wniosek opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o grach hazardowych. Głosowana będzie również zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. O 11 rozpocznie się drugie posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Posłowie mają uzupełnić skład stałych doradców komisji. Tydzień temu wybrano 10 doradców. Dziś mają wskazać Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Piotr Firan, zapraszam. Niedawne wydarzenia w Polsce i wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pod takim tytułem odbyła się debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Kryzys Trybunału Konstytucyjnego, prawa kobiet, ustawa o policji, o służbie cywilnej, o prokuraturze oraz plan zwiększenia wycinki Puszczy Białowieskiej. Między innymi te tematy były poruszane przez europarlamentarzystów. Europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski mówił podczas swojego wystąpienia, że ta debata była o nadużyciach obecnej władzy. Ja dzisiaj mówię w imieniu największej frakcji, chrześcijańskich demokratów, ale jestem też głosem milionów Polaków, którzy dobrze czują się w Europie bez granic. Cenią sobie bardzo wartość wspólnoty. Nie chcą, by cena za grzechy rządzących spadała na całą Polskę, by był marnotrawiony dorobek pokolenia, które budowało polską markę. Sens organizowania debaty podważył Ryszard Legutko, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Niestety mam wrażenie teatru absurdu. Unia Europejska przechodzi przez największy w swojej historii kryzys. Niektórzy twierdzą, że śmiertelny. Mamy Brexit, mamy możliwość innych Brexitów, imigracja, euro, coraz mniej demokratyczny sposób podejmowania decyzji, a wy organizujecie państwo debatę o Polsce. Słowa posła skierowane były do autorów rezolucji, którym zarzucał brak pojęcia o realiach panujących w Polsce. Głosowanie nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce odbędzie się podczas dzisiejszej sesji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Debata o Polsce trwała niespełna godzinę. Nie wzbudziła takich emocji jak ta styczniowa. Na sali było około 70 europosłów. Już za niecałą godzinę również na forum Parlamentu Europejskiego wystąpi przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i wygłosi orędzie o stanie Unii. Jest to najważniejsza w roku deklaracja polityczna szefa Komisji Europejskiej. Podczas przemówienia Jean-Claude Juncker podsumuje to, co w ciągu ostatniego roku udało się osiągnąć, ale też nakreśli, jakie są priorytety na kolejne 12 miesięcy, mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Myślę, że w tym orędziu o stanie Unii duża część będzie dotyczyła tak zwanej Brexitu. Druga sprawa to oczywiście kryzys migracyjny. Ja przypomnę, że w 2014 roku komisja Junckera określiła 10 priorytetów swoich plan pracy. Migracja znalazła się tam w punkcie 7, ale bardzo szybko wywindowała się na pierwszy, najważniejszy problem, który nam musi zmienić Unia Europejska. Zresztą ten Eurobarometr pokazał, że właśnie migracja to jest coś, o czym Europejczycy myślą najczęściej, jeśli myślą o zagrożeniach. A na drugim miejscu i to jest dramatyczne zagrożenie, z którym musi zmierzyć się Unia Europejska, to jest terroryzm. Podejrzewać za uczciwą pracę, bo on jest niewinny. Weźmie udział w debacie plenarnej. Jesteśmy przeciwko podejmowaniu teraz działań służących zacieśnieniu integracji w Unii Europejskiej i zmianom traktatowym. Na Berlinie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Danii i Niemiec. Oni się wzorują, proszę ciebie, na siatkach Jehowy, bo tutaj jakiś Radwan, Ostrobramka, to już moje dzieje. To był taki brat Kaczak, do niego podobny bratem starszym. Potem oni go powalili, że on się jak usiadł, to przykrył rękami twarz, zakrył, bo tak mu było wstyd, że go nie to, że wykluczyli, ale pozbawili go, że już nie będziesz bratem starszym, że nie będziesz tu na czwartym zboru
tak się wszyscy tak domyślali, ale za co? Ale dlaczego? Brat Kaczka. I to jest cały Barroso. Potem za jakiś czas objawia się Barroso, przedstawiciel Unii Europejskiej. Jak się na niego patrzyłam 1000 razy, to ciągle ten Mirosław Kaczka. A to sala królewska właściciel Legii Warszawa o europejskim futbolu. Rozwan staje się coraz bardziej prawdopodobny. Czy zapowiadana ósemna reforma Ligi Mistrzów oznacza, że Legia po długich staraniach zjawiła się na przyjęciu, gdy już sprzątają ze stołów? Tak może być. W ciągu kilku lat będą następowały poważne zmiany w europejskim futbolu. Wszystko zmierza ku temu, że powstanie stworzona w mniej lub bardziej arbitralny sposób elita, a reszta będzie całą resztą. Spieszmy się kochać Real. Sportowe wydarzenia dnia. Paweł Ulbrych, jeszcze raz witamy serdecznie. Dzień no dobry. I o co chodzi? Po 20 latach polski klub znów wraca do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla Legii będzie to drugi w historii start najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych. Mistrzowie Polski zagrają z Borussią Dortmund. Współwłaściciel Legii Dariusz Miłowski podkreśla, że zespół ma wywalczyć sobie przede wszystkim mocne miejsce na mapie europejskiej piłki klubowej. A jak chcecie być grobami pobieranymi, to macie 2000 lat papieżstwo, groby pobierane. O tej Europie porozmawiamy jeszcze na chwilę. Liga Mistrzów, no, dzwoni tutaj, bo to Burtyn. Jak się okazał, jakiś no, spad tej grupy? Może mi dużo osób nie uwierzyć, ale tak, kilku moich znajomych nazwało mnie petią, bo wyjeżdżając gdzie chciałbym zagrać z Realem Madryt, z Borussią Dortmund i jeszcze jakąś drużyną, z którą możemy potencjalnie powalczyć. No. Ja trochę tu wykrakałem, mogę powiedzieć, i my chcemy dać możliwość naszym zawodnikom, i o tym się dużo nie mówi, ale młodym zawodnikom, którzy może nie zdawać sobie sprawy, że nasza młodzieżowa drużyna będzie grała w takiej samej grupie z rówieśnikami z Madrytu, z Lizbony, z Borussią. I tam takie doświadczenie jest równie bezcenne, a może nawet bardziej dla naszej drużyny seniorskiej. Jak pan reaguje, nie brak takich głosów, że po tym losowaniu Legia jest na dobrej drodze, żeby pobić niechlubny rekord Dynama, także bez punktów w 6 meczach i stosunek bramek 3-20. No to mam to gdzieś. Może to jest mocno powiedziane, ale jestem przekonany, że my jako klub i ci zawodnicy na murawie dadzą z siebie wszystko. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest taka wielka przepaść, no to też będzie coś, z czego trzeba wyciągnąć wnioski i się zastanowić, dobrze, no to w jaki sposób do tego podchodzimy i co możemy się nauczyć, żeby się polepszyć. Jeżeli przegramy, no to przegramy. Idziemy dalej, budujemy dalej. Tyle Dariusz Mioduski, z którym rozmawiał Michał Wykrętowicz. Wszystko brzmi ładnie, gorzej, gdy popatrzeć na ligową tabelę. Z 8 meczów Legia wygrała tylko 2 mecze, 3 zremisowała i zajmuje 13 miejsce w rankingu Ekstraklasy, ale z drugiej strony klub z Dortmundu przegrał w weekend w Lipsku z Beniaminkiem Bundesligi 0-1. O nastrojach nad terenem i Szprewą Wojciech Dąbrowski. Po wylosowaniu Legii jako przeciwnika Borussii Dortmund, dyrektor sportowy tego klubu, Michael Cork, mówił, że Legia nie ma może wielkiej marki w międzynarodowych rozgrywkach, ale to silna drużyna. Niemieckie media podkreślają tymczasem, że warszawski zespół przechodzi kryzys i zajmuje obecnie dopiero 13 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Piłkarscy eksperci ostrzegają jednak, że po ponad 20-letniej przerwie piłkarze Legii zrobią wszystko, aby dobrze zaprezentować się w Lidze Mistrzów. Wieczorne spotkanie Legia Borussia transmitować będzie w Niemczech drugi kanał publicznej telewizji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Kijowie w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów w grupie B Napoli wygrało 2-1 i objęło prowadzenie w tabeli. Arkadiusz Milik zdobył oba gole dla zwycięskiego zespołu i w sercach neapolitańskich kibiców powoli zajmuje miejsce, które do niedawna należało do Argentyńczyka Gonzalo Higuaina. Według dziennika La Gazzetta dello Sport już się tak stało. Na 520! Włoski dziennik sportowy prowokacyjnie pyta już w tytule, kim był ten Higuain, o czym przypomina, że w pierwszych 4 meczach w koszulce Napoli Argentyńczyk zdobył 3 bramki, a Polak po 1, więc czytając komentarze po meczu rozegranym w Kijowie, można odnieść wrażenie, że w zespole gości grał tylko polski piłkarz, nazwany gigantem i złotogłowym, bo obie bramki strzelił głową. Mniej komplementów zbiera sam klub z Neapolu,
ponieważ miał jeszcze momenty słabości i zagubienia i zupełnie nie wykorzystał przewagi, kiedy Dynamo grało w dziesiątkę. To i owo, więc trener Maurizio Sarri będzie musiał poprawić, zanim za 15 dni zmierzy się z portugalską Benfiką. Sprawozdawcy włoskiego radia i telewizji w relacjach z meczu w Kijowie przypomnieli sukcesy Zbigniewa Bońka i Grzegorza Lato po to, aby powiedzieć, że ich godnymi następcami są Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Ale dla neapolitańskich kibiców Marek Lenert, Polskie Radio. W drugim meczu grupy B Benfica Lizbona ten jeden tam jedzie, tak? 1-1, tracąc gola w doliczonym czasie. Od zwycięstw nowy sezon Ligi Mistrzów zaczęły oba hiszpańskie kluby, które wczoraj wystąpiły. Barcelona rozgromiła u siebie Celtic 7-0, a Atletico wygrało w Eindhoven z PSV 1-0. Nawet cierpienie, ale się opłacało, utrzymowali komentatorzy marki mecz rozgrywany przez drużynę Diego Simeone na jedyną bramkę podczas spotkania zdobytą przez Saula. Kibice Atletico Madryt musieli czekać 42 minuty. Atletico pokonało demony. Zdobyte 3 punkty są na wagę złota, napisał madrycki El Mundo, a oprócz autora gola duże pochwały zebrał Jan Oblak, który obronił rzut karny. Karnego obronił też bramkarz Barsy Mark Ter Stegen i zaraz potem po raz pierwszy w jego karierze usłyszał swoje nazwisko skandowane przez trybuny. No to nawet tutaj dojechać, proszę ciebie, 141, co tu jeszcze jedzie, bo tam 151. Starasz się przewidzieć, co zrobi strzelający, mówił bramkarz FC Barcelony. Dzięki zwycięstwu kibice Barsy zapomnieli o sobotniej porażce z Deportivo Alavés. Festyn po ujmie na honorze, określiła zwycięstwo sportowa marka. Barsie wróciła magia, napisał barcelonski do Deportivo. Komentatorzy przypominają, że w raz pierwszy w tym sezonie zagrał słynny trójząb Messi, Neymar i Suarez. Argentyńczyk strzelił hat-tricka, Brazylijczyk jednego, a napastnik z Urugwaju dwa gole. Listę dopełnił Andrés Iniesta. Po sobotniej przegranej barcelońscy kibice stwierdzili, że pecha przynoszą drużynie przefarbowane na żółto włosy Neymara i Messiego. Po wygranej odetchnęli z ulgą. Żółty Messi jest tak samo niebezpieczny jak brązowy, zapewniał po meczu przed kamerami kibic Barsy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Drugi mecz w grupie, w której gra Barcelona, nie odbył się w Manchesterze Lało i spotkanie Man City z Mönchengladbach przełożono na dziś. W grupie, w której grają Atletico Madryt i PSV, pierwszym liderem Bayern Monachium, który wygrał u siebie z Rostowem 5-0, pierwszą bramkę z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski. A w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu grupy A Arsenal zremisował w Paryżu z Paris Saint-Germain 1-1. Już w 42 sekundzie gospodarze prowadzili 1-0 i choć na bramkę Cavaniego odpowiedział Sanchez, brytyjscy komentatorzy po tym remisie nie wpadają w entuzjazm. Gorszego startu kanonierzy wyobrazić sobie nie mogli. Pomocy Londyńczycy nie istnieją. Francuskie ataki rozrywają ją bez trudu. 42 sekunda i 1-0 dla PSG. Ostatecznie trener Wenger może jednak odetchnąć. Czuć było w pierwszej odsłonie, że gdybyśmy nacisnęli, dalibyśmy radę coś strzelić. Po przerwie było już lepiej, gdybyśmy naciskaliśmy, byliśmy bardziej siedmieni pod polem karnym. Zrywali też chyba uszło nieco powietrza. Nieustępliwość zostaje nagrodzona, szczególnie, że w drugiej połowie Arsenal sprawia lepsze wrażenie, pressing bardziej zdecydowany, na boisko wchodzi Giroud. Piłki częściej dochodzą do Sancheza, dotychczas nieco osamotnionego. Arsenal nie zaznał porażki z francuskimi klubami od 13 spotkań, ale BBC opisuje występ ekipy Wengera jako mdły, a Independent przypisuje remis raczej brakowi skuteczności paryżan. A choć brytyjskie media powątpiewają w szereg decyzji taktycznych trenera karonierów, to jedno Wengerowi oddane. Zaskakująca decyzja, by posadzić na ławkę Czecha, była słuszna. Ospina spisał się fantastycznie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to już wszystko. Marsza Las, taki przystanek. I tam jest 56. Kulka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF w internecie i w systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej kulka.polskieradio.pl przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a wiatraty ma 183. Marsza Las. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Może i dobrze, że tego, że... Bo tak ten liter 20 tam gdzieś musiałaby się przesiąść. A po co? A dzwoni, no. Jak będziesz tam, nie.
no to ty się rozłączyłeś. Czyli jeszcze raz, Marsalas, tak? Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Marsalas. Parlament Europejski ma dziś przyjąć rezolucję krytykującą Polskę. Przede wszystkim za przedłużający się kryzys Marsalas, czyli że nie nogi, nie trzy projekt rezolucji. Największe szanse na przyjęcie ma ten... No dobra, to już na ten telefon nie dzwoń, bo jej daje. No co? ...w zielonych i komunistów. Do niego europosłowie z grupy złożyli poprawki zaostrzające krytyczny ton. To słuchaj, one jak zadzwonią na ten 505, to ty porozmawiaj. Lumia 550 za złotówkę i pytaj się koniecznie o kamerę i pytaj się na kartę, bo jeżeli karta 35 zł, to się tylko płaci miesięcznie 35 zł, a telefon z dobrą kamerą to możesz mieć na 5 lat na przykład. A wcześniej przewodniczący Komisji Europejskiej wygłosi w Strasburgu przemówienie o stanie Unii. Jean-Claude Juncker przedstawił... No to ty się jako raz zadzwoni, no to ja ci mogę dać dobrą kamerą. Ja teraz tak, mam ten jeden, co ja miałam, 35 zł, drugi daję... Europejska prasa donosiła ostatnio o tym, co może znaleźć się w przemówieniu szefa komisji. Pisano, że będzie starał się przeprowadzić. Ja ci dam, więc mogę tą kamerę pożyczyć Sony, sobie ją unastawić, bo ona jak robi pasję, to taki jeden radiowiec mówił, że jest za duża ostrość i dlatego te pasy idą, ale on, jak jest radiowiec, to tego, ja to, jak są pasy, to ja w światło i tak nie wchodzę. No, także ja wiem, która kamera wchodzi w światło, która nie. No, ale wiesz, takie kamery ja ten smartfon oddaję do naprawy do Arkadii, bo jest 3 lata gwarancji, bo się nie włącza, albo się wyłącza po prostu gówno tam nie znajdzie. Ta propozycja spowodowałaby, że kraje mogą potem dzwonię, bo ja potem jadę do kasy. Przemówienie Jean-Claude Junckera w tym roku ma dotyczyć jedności Unii, a nie podziału. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego, kiedy szef komisji naciskał na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców, wywołując irytację w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze Strasburga, Beata Płomecka, Polskie Radio. A tu jest. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, Małgorzata Wasserman, poinformowała, że nie ma jeszcze daty kolejnego posiedzenia tego organu kontrolnego. Dziś drugie posiedzenie o charakterze organizacyjnym. Posłowie mają uzupełnić skład stałych doradców komisji. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości dodała w radiowej jedynce, że właściwe prace rozpoczną się dopiero po otrzymaniu przez komisję potrzebnych dokumentów. Na dzień dzisiejszy nie spłynęły do nas żadne materiały, na których moglibyśmy pracować. Uzyskaliśmy tylko informacje, przygotować kancelarię tajną, bowiem jedno z ministerstw zapowiedziało, że będzie miało takie dokumenty i chciałoby je w najbliższej przyszłości nam przekazać. Natomiast my nadal oczekujemy na certyfikaty z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z ustawą ABW ma do 6 miesięcy na zweryfikowanie każdego posła. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości dodała, że trudno określić, ile czasu zajmie członkom komisji przygotowanie się do przesłuchania pierwszych świadków. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie godzina 9. Polskie Radio 24 proponuje. O 9.15 debat poranka. Jak wygląda dzisiaj polska szkoła? Gośćmi będą profesor Aleksander Nalaskowski, publicysta w sieci, założyciel pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce, Andrzej Pery, ekspert do spraw edukacji, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Janusz Wardak, wicedyrektor szkoły Żagle w Warszawie. Zaprasza na 9.15 Robert Walenciak. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż i jego gość. Z naszym gościem łączymy się ze studia w Strasburgu. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Legutko. Dzień dobry, mam nadzieję, że słyszymy się wyraźnie. Tak jest, dzień dobry, witam. Panie profesorze, rozpoczynając swoje wystąpienie wczoraj w Parlamencie Europejskim w czasie debaty o Polsce, mówił pan o teatrze absurdu. A ja mam pytanie, czy celowo pan sprowadził tę debatę do tematu kornika drukarza i faktu, że drąży i niszczy Puszczę Białowieską? Bo to jest główny przekaz tej debaty. No, ja chciałem zwrócić uwagę na absurdalną zawartość tej rezolucji, bo tam rzucili po prostu wszystko, nawet takie rzeczy, które się kompletnie nie nadają i nie mają związku z praworządnością bądź brakiem praworządności. No, kwestia na przykład epidemii chorób drzew w Puszczy Białowieskiej. No jaki, przepraszam bardzo, jaki to ma związek z tym kartą praw podstawowych? No niby tego miała dotyczyć
rezolucja, albo czy minister środowiska może, czy nie może zmienić skład ciała, które to ciało jemu podlega i pełni funkcję opiniodawczą i doradczą. Więc ten tekst jest, ten cały ten tekst pisany jest taką oczywistą intencją całościowego, frontalnego uderzenia w rząd Polski. Nie ma to nic wspólnego ani z kartą praw podstawowych, ani z prawami człowieka, ani z niczym innym. Pojawił się także temat aborcji i dwóch ustaw nierządowych, co prawda nie parlamentarnych, ale projektów ustaw przygotowanych przez obywateli, ale również były pytania dotyczące potencjalnego wprowadzenia zakazu aborcji w naszym kraju. To także jest ten poziom absurdu, o którym pan mówi? No to jest to obsesja dużej części europarlamentarzystów i w ogóle polityków europejskich. Pamiętajmy, że to ten krajobraz polityczny europejski jest bardzo lewicowy. Doszło do takiego wyraźnego przesunięcia na lewo i tam są pewne rzeczy święte, które się ciągle pojawiają. No jedną z rzeczy jest aborcja, drugi tam prawa osób homoseksualnych i to się pojawia wszędzie, praktycznie w każdym dokumencie unijnym, w każdej rezolucji parlamentarnej dotyczącej czegokolwiek, prawda, bezpieczeństwa, środowiska, to tam zawsze jest. I w przypadku tej polskiej rezolucji również to było, szczególnie na to naciskała lewa strona, czyli komuniści. Jak pan zobaczy listę posłów, którzy podpisali tę rezolucję, to największa jest właśnie, największa ilość podpisów jest tej frakcji GUE, czyli tej frakcji komunistów, więc jeszcze dodatkowo zgłosili poprawki mówiące o tej o aborcji, ta walka, prawda, o te prawa aborcyjne. Zresztą wczoraj na sali to było zarówno w wystąpieniu Zielonych, jak i w wystąpieniu komunistów. No, cały ten absurd sprowadza się do tego, że nie ma ze strony polskiego rządu żadnej inicjatywy zmiany ustawodawstwa, ale już fakt, że w naszym kraju istnieje takie ustawodawstwo, jest traktowane jako potencjalne zagrożenie. Jako potencjalne zagrożenie, a już w ogóle, że są jakieś ruchy społeczne, że w społeczeństwie obywatelskim są organizacje, które domagają się zaostrzenia prawa, no to już samo w sobie jest oburzające i oni o tym głównie mówili. A co z Europejską Partią Ludową? Czy ona jest jednomyślna, jeśli chodzi o przyjęcie krytycznej dla nas rezolucji? To głosowanie już dzisiaj. Czy są jednak głosy krytyki wobec własnej frakcji w Parlamencie Europejskim? No oczywiście, że to jest bardzo duża frakcja, największa frakcja w parlamencie i ona jest zróżnicowana właśnie pod każdym względem, na przykład światopoglądowym. Są tam osoby, które są niezwykle zaangażowane właśnie w sprawy chrześcijaństwa i są tam notoryczni antyklerykałowie, którzy walczą z Kościołem i Panem Bogiem. W przypadku Polski, no to mamy też tu też zróżnicowanie. Ostatnio przecież posłowie węgierscy opowiedzieli się po naszej stronie. Widziałem na sali przedstawiciela przynajmniej jednego kraju bałtyckich, który zawsze z nami współpracuje i nas popiera. Również z innych krajów Europy Wschodniej otrzymujemy często takie wyrazy wsparcia. No zobaczymy, jak to z głosowaniem będzie. Ja sądzę też, że czy mam taką nadzieję, że wśród polskich członków Europejskiej Partii Ludowej są też tacy, którzy
odczuwają niestosowność tej rezolucji i wspieranie jej przez polskie partie, czyli przez Platformę Obywatelską i PSL. Platforma Obywatelska mówi, że mamy do czynienia z porażką polityki zagranicznej prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. W takim razie mam pytanie, panie profesorze, o to, czym skończy się ten spór, bo wszyscy są zmęczeni tym długofalowym, wielomiesięcznym, ciągnącym się już sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i sporem z najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej. Do czego to zmierza, pana zdaniem? No, intencja Komisji Europejskiej jest bardzo wyraźna, to znaczy Komisja Europejska chce spacyfikować polski rząd, tak jak chciała spacyfikować rząd węgierski. Ja już o tym mówiłem, że Unii Europejskiej bardzo trudno jest zaakceptować rząd, który nie wpisuje się jednoznacznie w tę europejską ortodoksję. Czyli rząd ten jest traktowany przez instytucje unijne i przez przedstawicieli Unii trochę jako obce ciało. Na szczęście jest jeszcze ta właściwa polityka, czyli ta polityka, stosunki międzyrządowe. I tutaj w przeciwieństwie do moich kolegów z Platformy Obywatelskiej uważam, że rola Polski wyraźnie wzrosła, że staliśmy się bardziej podmiotowi. Nagle okazało się, że grupa wyszehradzka, o której, proszę Państwa, tutaj w Warszawie jest że istnieje taka sytuacja, że widzicie Państwo, bez krzyku, bez wrzasku, bez trasku. Jest, panie profesorze, test tego mechanizmu kontroli praworządności, które Komisja Europejska stworzyła 2 lata temu, nie legnę spać, no bo jak jest 9, zaraz to niby po co. Ale widzicie Państwo, już od samego rana, bo ten babsztyl, ta kura von Lipski mnie to jest jedno i drugie. Nie to, że obudziła, tylko ja już tego chciałam odstawić, tego jednego, ale to przy okazji ta von Lipski, ona, jak ktoś się budzi, to ona wchodzi tutaj do toalety, pod nogami łazi, przeszkadza. To jest strasznie dokuczliwa i po prostu nawet jak ktoś na podłodze śpi, to znaczy, no przecież nie ja, tylko ten Przybyłowicz, to ona siedzi nad nim i się wachluje. No to przecież wariatka. Ja mówię, ty się nie ruszaj nad nim, nie wachluj się, bo on czuje, że coś tu się dzieje, on nie może zasnąć. Także ludzie nie mają takiej jakiejś takiej wyobraźni. O, coś tam się rozluźniło na tej Saskiej. Ale strasznie, proszę Państwa, jest ta Saska ulica zakorkowana. Strasznie jest zakorkowana. Także buziaczki i proszę jeść. Wiemy, że takiej zgody nie będzie. Także gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, to FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Także buziaczki i proszę jeść. Gdy nadaje nasze radio, ja tu otwieram okno, a to powietrze rakotwórcze, a to smród, chociaż czuję taką świeżość niby, bo w nocy zimno, proszę Państwa, to, że jest lato w ciągu dnia o 14:35 stopni, to nie znaczy, że w nocy nie jest zimno. W nocy jest bardzo chłodno, ale no, myśmy wytrzymały tę temperaturę, ja to się tylko dziwię, jak to można bezdomnym na Marszałkowskiej spać, no ale cóż, oni się muszą gdzieś podziać, oni siądą, raz siedzą, raz idą, raz leżą kapturem, się tam czymś przykryje. Widzicie Państwo, no trzeba sobie wyobrazić, jak ludzie funkcjonują. To nie jest tak, że wiesz, umierają na raka, a Ciebie to nie interesuje. Jeżeli palisz papierosy, to jest coś okropnego, to jest ta Unia, panie profesorze, biorąc pod uwagę, że każdy z tych państw ma swoje własne interesy. Chorują, Węgry robią interesy z Rosjanami, premier Słowacji przed zebraniem państw, to wyszedł raz i odwiedza prezydenta Rosji Władimira Putina. No i to jest silna grupa. Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby,
Langström Ekstra. Proszę być z nami. Odpowiednik ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, wysoki komisarz, no ale jej rola, pani Mogherini, jest marginalna, bo tak naprawdę każdy kraj prowadzi własną politykę zagraniczną, która zależy od interesu i od miejsca na tej geopolitycznej mapie. No inne są, inny jest powiedzmy stosunek do Rosji, Francji na przykład, która jest tradycyjnie prorosyjska, czy Portugalii, która specjalnych kontaktów pozytywnych bądź negatywnych z Rosją nie ma, a inny jest stosunek nasz. I musimy kończyć, panie profesorze, więc jakaś się puenta krótko. No i mogę powtórzyć to, co mówiłem wczoraj, znaczy Unia Europejska przeżywa najgłębszy w ciągu całej swojej historii kryzys strukturalny. No i albo z tego kryzysu wyjdzie i to będzie dobre dla nas wszystkich, albo będą podejmowane różne nierozważne kroki i działania i wtedy może być źle. No dzisiaj jest mowa... wystąpienie programowe przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, no i zobaczymy, jaki sygnał wyśle. W takim razie czekamy, a my musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Ze Strasburga, Europosła Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Legutko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rozmawiał Piotr Wąż. Za 15 minut 9. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie nad rezolucją dotyczącą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, sytuacji mediów publicznych, ustawy o policji, służbie cywilnej, a także planu zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej. Projekt przygotowało 5 frakcji. Europosłowie PiS przygotowali projekt rezolucji, który ma być odpowiedzią na tekst krytyczny wobec posunięć polskich władz. Dziś przed południem w Sejmie zbiera się na kolejnym posiedzeniu Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Posiedzenie ma być jawne. Posłowie komisji będą kontynuowali prace nad wyborem składu stałych doradców. Zgodnie z przyjętą przed tygodniem uchwałą ma być ich 11. Możliwe, że komisja zapozna się też z informacją na temat materiałów dotyczących sprawy Amber Gold, jakie do niej wpłynęły m.in. od prokuratury. A Legia Warszawa rozpoczyna dziś zmagania w tegorocznej odsłonie Ligi Mistrzów. Stołeczny klub wraca do elitarnych rozgrywek europejskich po 21 latach. Dziś na własnym stadionie podejmie jednego z najbardziej utytułowanych klubów niemieckich, Borussię Dortmund. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. W studiu Agata Kasprolewicz, naczelna redakcja publicystyki międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od stanu zdrowia Hillary Clinton. Coś wiemy więcej, czy to są tylko takie plotki? No wiemy, że Hillary Clinton ma zapalenie płuc. Została zresztą zdiagnozowana już w piątek i wtedy lekarz zalecił jej 5 dni odpoczynku. Hillary Clinton postanowiła nie posłuchać tych dobrych rad. No i 11 września, czyli w niedzielę, podczas uroczystości upamiętniającej ofiary zamachu na World Trade Center, Hillary Clinton najpierw wyszła z tej uroczystości w czasie, kiedy były odczytywane właśnie nazwiska ofiar, a następnie przypadkowy, nieprzypadkowy przechodzeń uwiecznił na telefonie komórkowym, jak straciła przytomność, jak no, właściwie prawie że zemdlała wchodząc do samochodu. To nie rozpętało... weszłaby do tego samochodu, gdyby jej nie... Gdyby ktoś jej nie pomógł, gdyby ktoś jej nie pomógł. Tak, ten film oczywiście natychmiast trafił do internetu, rozpoczęły się plotki, co tak naprawdę się wydarzyło. Hillary Clinton została tym samochodem zawieziona gdzieś, gdzie nikt nie wiedział. Kilka godzin później ktoś zobaczył, jak wychodziła z mieszkania swojej córki na Manhattanie, machała do przechodniów i krzyczała: wszystko dobrze, czuję się fantastycznie. No problem w tym, że Hillary Clinton wcale nie czuła się fantastycznie, bo już wieczorem jej sztab wyborczy poinformował, że Hillary Clinton ma zapalenie płuc. No i oczywiście każdy ma prawo zachorować. Pewnie to nie to jest największym problemem i być może najlepszym komentarzem do całej tej sprawy jest to, co napisał były doradca Baracka Obamy, David Axelrod, na Twitterze. A dokładnie, że zapalenie płuc można wyleczyć, na przykład antybiotykami, no ale niezdrowej skłonności do ukrywania prawdy już nie. No i to jest ten największy problem Hillary Clinton. Oskarżana jest o mówienie nieprawdy. Nazywana jest coraz częściej kłamczuchą i to już nie tylko przez swoich politycznych wrogów, ale także
coraz większe zaniepokojenie w samej partii demokratycznej, która traci cierpliwość dla Hillary Clinton, bo to rzeczywiście jest coraz bardziej niepokojąca sytuacja, coraz bliżej do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, no a Hillary Clinton takimi wpadkami na pewno nie pomaga sobie i swojej partii w wygranej. Przypomnijmy, że w odpowiedzi na pytanie, któremu kandydatowi bardziej ufasz, 45% Amerykanów wskazało Hillary Clinton, 43% Donalda Trumpa, co de facto jest koszmarnym wynikiem, biorąc pod uwagę, kim jest Donald Trump, jak kłamał choćby w kwestii swoich zeznań podatkowych, jak jest bardzo kontrowersyjnym kandydatem. Poza tym tylko 1/3 Amerykanów uważa Hillary Clinton za kandydatkę uczciwą i wiarygodną, także to kolejne kłamstwo w kwestii stanu zdrowia, myślę, że może bardzo poważnie zaszkodzić Hillary Clinton, jak bardzo zobaczymy. No, z tych ostatnich sondaży wynika, że Donald Trump ma coraz większe szanse na to, żeby wygrać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Kolejna sprawa. Co zarzuca Luksemburg Węgrom? No, Luksemburg, a właściwie minister spraw zagranicznych Luksemburga zarzuca Węgrom to, że nie przestrzegają wartości, czyli tych fundamentów, na których oparta jest Unia Europejska. Chodzi przede wszystkim o podejście Węgier do uchodźców. Przypomnijmy, że na 2 października na Węgrzech zapowiedziane jest referendum dotyczące obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców, a to wszystko, jak podkreśla minister spraw zagranicznych Luksemburga, jest sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej, bo jak powiedział, ojcowie założyciele wiedzieli, że wspólnotę trzeba budować nie tylko na strukturach, ale także na wartościach. I tutaj teraz będzie cytat ministra spraw zagranicznych Luksemburga. Takie typy jak premier Viktor Orban sprawiły, że Unia Europejska postrzegana jest w świecie jako Unia, która na zewnątrz aspiruje do obrony wartości, ale nie jest już zdolna zadbać o te wartości. Także wewnątrz, to w kraju, z którego w 1956 roku setki tysięcy ludzi zbiegły przed Sowietami do Europy. Bardzo mocne słowa pod adresem Viktora Orbana, pod adresem Węgier. Zresztą nie do końca dobrze przyjęte przez innych liderów Unii Europejskiej. Odżegnuje się od tego, co powiedział minister spraw zagranicznych Luksemburga, minister spraw zagranicznych Niemiec, chociaż wiadomo, że Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier dobrze się zna, a nawet przyjaźni z ministrem spraw zagranicznych Luksemburga. No to jest bardzo ciekawe w sumie, co zostało powiedziane przez Luksemburg. Pewnie minister spraw zagranicznych Luksemburga ma prawo w ten sposób oceniać politykę Węgier, ale wszystko to jest dosyć relatywne, skomplikowane, biorąc choćby pod uwagę stanowisko Unii Europejskiej wobec Turcji aspirującej do bycia w Unii Europejskiej, prawda? I ostatnich takich słów bardzo ciepłych pod adresem prezydenta Recep'a Tayyipa Erdoana, a wręcz taki rachunek sumienia Unii Europejskiej, że niewystarczająco wsparła prezydenta Turcji po tym nieudanym puczu. No jeżeli mówimy o prawach człowieka, o wartościach, to jest rzeczywiście dosyć ciekawy komentarz pewnie ze strony Luksemburga. Separatyści całego świata, łączcie się. Tak ma być w Rosji, w Moskwie? Tak, to jest bardzo ciekawe. Zjazd we wrześniu w Moskwie zorganizowany przez antyglobalistyczny ruch Rosji. Do Moskwy zjadą się rzeczywiście separatyści z całego świata. Chociaż z całego to pewnie jest przesada, bo wiemy, że będzie delegacja z Teksasu, wiemy, że będzie delegacja z Kalifornii, Portoryku, Hawajów, Irlandii Północnej, Katalonii oczywiście, ale nie będzie już na przykład gości z Chin. Wiemy, że Ujgurzy w Chinach bardzo, bardzo walczą o niepodległość i ten konflikt z Pekinem Ujgurów jest bardzo gorący, ale
Pewnie nie chodzi w Moskwie o to, żeby w ogóle wspierać ruchy separatystyczne. No jakże w Rosji, która przecież zagłoszenie haseł separatystycznych w tym kraju grożą drakońskiej kary do kilku lat łagrów za publiczne głoszenie haseł separatystycznych. No, komentarze są dosyć... No, tę inicjatywę Kremla można chyba potraktować jako próbę wcielenia się Moskwy w rolę takiego sojusznika tych, którzy występują przeciw integralności w państwach zachodnich. Wiemy, że bardzo ważnym gościem będzie teksański ruch narodowy, który zresztą od wielu lat już współpracuje z tym antyglobalistycznym ruchem Rosji. Wiemy też, że Rosja zabiega o to, żeby przyjechali przedstawiciele włoskiej Ligi Północnej, czyli tej części bogatszej, która również chce się odłączyć od reszty Włoch, która też znana jest ze swoich dobrych kontaktów z Kremlem. Także no... To jest pewnie kolejna próba takiego wkładania kija w mrowisko przez Rosjan. Czyli to jest ten numer oczywiście zachodni, co ciekawe, Kreml nie waha się wydać na to sporej sumy 3,5 miliona rubli, to jest ta część finansowania przez Kreml. Bardzo ciekawe w czasach, kiedy w Rosji jest kryzys. Oby się numer tylko o nich Pleja. A gdzie masz plus, to mama płaci za niego, mama zakupiła taką mądrość. Narodowej opowiadała o wydarzeniach dnia na świecie. Reklama. Teraz w MediaMarkt do każdej zakupionej zmywarki dodajemy półroczny zapas tabletek Finish. Na przykład do wąskiej zmywarki do zabudowy marki Bosch z szufladą na sztuczce za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan Med. Dezaftan Med? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach. I to jest telefon i bilans, ale również na urazy. I masz dwa numery. Jak chcesz, możesz sobie teraz je zapisać i możesz podawać tam w internecie. Do mnie oddzwonić. Do ciebie będą dzwonić, tak żebyś ci nie wydała ani grosza. Więcej na www.dezaftan.pl. Napiszesz teraz 503. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam dobra. Gazy. 503 pierwszy, także spokojnie. Możesz sobie zapisać te dwa numery telefonu. Możesz je podawać, będą do ciebie dzwonić. Travisto. Trawisz to. No, jesteś biuro matrymonialne i oni dzwonią. A ty nie dzwoń, oni dzwonią. Na komuś zależy to. 503. Zastosuj Neozinę w każdej 781. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź się 781. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 574. O obniżonej odporności w przypadku nawracania. Jeszcze drugi sobie zapis. 533. Bo to na dwie karty. Tak, no ci będą dzwonić z dwóch źródeł. 533 do ciebie, tak. W marynarce i nowych butach? Idę łapać okazję. 122. Będę robił okazyjny kredyt na te twoje meble w okazyjnej cenie. 463. I teraz możesz podawać te numery, że jesteś jak ktoś, jak chcesz, żeby ktoś do ciebie dzwonił, jako no to masz wizę. A ja potem będę dzwonić, to na razie to sprawdzam. No to na razie, no. Szczegóły i sposoby na mądre zakupy znajdziesz na przełowcy.pl. Co robicie w weekend? Jedziemy nad morze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy nad morze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust. Może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halitomin. Tabletki do ssania Halitomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. Na stację Orlen wjeżdża 10 Fordów Focus ST-Line, 30 telewizorów Samsung, 30 smartfonów Samsung Galaxy S7 Edge. Bo z okazji 15 urodzin programu Witaj zatankowaliśmy stację Orlen ponad milionem różnych prezentów. Wymień 250 punktów na los. Każdy los to gwarantowana zniżka na paliwo Verva.
loteria dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Dobra, na Orlen. No. Najbliżej. Tata Oli znalazł sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasterek Aromactiv. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactiv szybko udrożniły nosek. Ola spokojnie przespała całą noc. Morał, na zatkane noski stosuj Aromactiv. Aromactiv. Swobodne oddychanie przez całą noc. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Także już, proszę Państwa, sekretarza pierwszego wysłałam. No może to nie jest ten Gomułka, ale 503 781 974 533 122 463. Możecie Państwo telefonować, możecie Państwo dzwonić. Już tu jesteśmy, gdy nadaje nasze radio. To FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. To FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. To FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę do nas telefonować, proszę do nas dzwonić. Parlament Europejski ma dziś przyjąć rezolucję krytykującą Polskę, przede wszystkim za przedłużający się kryzys konstytucyjny. Przygotowano 3 projekty rezolucji. Największe szanse na przyjęcie ma dokument autorstwa 5 grup: adeków, socjalistów, liberałów, zielonych i komunistów. Do niego europosłowie z grupy komunistów i zielonych złożyli jeszcze poprawki zaostrzające krytyczny ton. Ze Strasburga Beata Pomecka. W dokumencie przygotowanym przez 5 grup napisano, że paraliż Trybunału zagraża demokracji, prawom podstawowym i praworządności w Polsce. Europosłowie skrytykowali rząd za ignorowanie zaleceń Komisji Weneckiej i wezwali Komisję Europejską, by zajęła się ustawami medialną, antyterrorystyczną i o służbie cywilnej. Do tego dokumentu komuniści i zieloni złożyli 6 kontrowersyjnych poprawek, bo dotykających sfer, w których Unia nie ma kompetencji. Zarzucili rządowi, że uważa chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskich wartości i kultury oraz wezwali do liberalizacji prawa aborcyjnego. Te poprawki nie mają większych szans na zaakceptowanie, podobnie jak pozostałe 2 projekty rezolucji. Jeden z nich złożyli konserwatyści, a napisali go europosłowie PiS-u w odpowiedzi na zarzuty 5 grup. Trzeci projekt przygotowali eurosceptycy z grupy Marine Le Pen, którzy skrytykowali wszelkie próby unijnych instytucji ingerowania w wyłączne kompetencje państw członkowskich. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dziś w bloku porannych głosowań Sejm zdecyduje, czy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie nosić imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o KSAP. Posłowie będą też głosować nad rządowym projektem zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a także nad projektem o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W Sejmie będzie też między innymi głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu zmian w ustawie o grach hazardowych, nad którym posłowie debatowali we wtorek. Sejm ma też powołać prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Posłowie wysłuchają również informacji w sprawie rolnictwa i obszarów wiejskich w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dziś o 11.00 drugie posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Posłowie mają uzupełnić skład stałych doradców komisji. Tydzień temu wybrano 10 doradców. Dziś mają wskazać 11.00. Członkowie komisji zapoznają się z informacją, jakie dokumenty wpłynęły do Sejmu. Wszyscy są zgodni co do tego, że wyjaśnianie afery Amber Gold należy rozpocząć od prokuratorów, bo to oni popełniali błędy. Podczas pierwszego posiedzenia za zamkniętymi drzwiami posłowie uzgodnili plan pracy i postanowili zwrócić się o dokumenty do wszystkich instytucji wymienionych w uchwale o powołaniu komisji. Komisja miała nawiązać też kontakt z Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie przesłuchania małżonków P., założycieli Amber Gold. Minister Witold Waszczykowski spotka się dziś w Kijowie z szefami MSZ państw Trójkąta Weimarskiego. Tematem rozmów będzie sytuacja na wschodzie Ukrainy. Witold Waszczykowski rozmawiał wczoraj w Kijowie m.in. z szefem ukraińskiej dyplomacji.
O szczegółach Paweł Buszko. Witold Waszczykowski ma w planach spotkanie z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką, ale też z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji, poinformował o tym rzecznik MSZ Rafał Sobczak. W ramach Trójkąta Weimarskiego ministrowie będą chcieli rozmawiać o tej sytuacji bieżącej, jaka ma miejsce w Ukrainie, no i oczywiście konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Jestem wdzięczny Witoldowi Waszczykowskiemu, że jest z nami i uczestniczyć będzie w spotkaniach w ramach różnych formatów, mówił szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin podczas wczorajszego spotkania z szefem Polski dyplomacji. Nie ma przypadków w polityce. Dziękuję Witoldowi Waszczykowskiemu i Polsce za zaangażowanie i pomoc w walce z rosyjską agresją. Oprócz ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji do ukraińskiej stolicy przylecą też dziś szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii i Danii. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół ciepło i słonecznie. Tylko w Karpatach możliwy deszcz. Temperatura od 23 do 29 stopni. Tylko miejscami na północy chłodniej 19 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz MediaMarkt. Dodajemy półroczny zapas. Do pralki, kapsułki do prania Ariel. Do zmywarki, tabletki Finish. A do ekspresu automatycznego, 5 kg kawy ziarnistej Lavazza. Mediamarkt.pl. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Możemy puszczać tekst nawet od tyłu, bo i tak już nikt nie ma problemów ze zrozumieniem, jak tania jest w Rossmanie. Przecież za płyn do naczyń Ludwik zapłacisz tylko 3,69. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. 2 złote. Drobniaki, powiesz. A jeśli by tak za te 2 złote móc kupić więcej niż zwykle? Już od jutra w Lidlu. Mnóstwo produktów w promocyjnej cenie. Każdy tylko za 2 złote. Na przykład twaróg Pilos, różne rodzaje, tylko 2 złote za 275 gramów. Tak, tylko 2 złote. Woda na Łęczowianka, różne rodzaje, tylko 2 złote za 2 butelki, 1,5 litra. 2 złote. Lidl, co tydzień coś nowego. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Trawisto. Składniki suplementu diety Trawisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Trawisto. I trawisz to. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptop Asus 2 w 1, procesor Intel za jedyne 899 zł. To była reklama. 9:07 na zegarze. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Elżbieta Szczerbak, ze mną w studiu goście, pan Michał Grzybowski, ekspert podatkowy, partner w firmie EY. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o ważnych zmianach dla firm, które wysyłają pracowników za granicę. Zmianach, które już się dokonały, bo od 18 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące właśnie pracowników delegowanych, czyli osób wykonujących pracę w innym kraju Unii Europejskiej niż kraj ich zatrudnienia. Ale na początek wyjaśnijmy, czym dokładnie jest to delegowanie, na czym ono polega? Myślę, że to bardzo ważne, żeby sobie jasno powiedzieć o tym, czym jest delegowanie, chociaż sprawa nie jest tak jednoznaczna. Delegowanie trzeba odróżnić od podróży służbowej, czyli potocznie nazwanej delegacją. Kiedy wysyłamy kogoś na kilka dni, na jeden dzień, żeby wykonywał coś wyjątkowo, ale w zakresie tego, co normalnie robi, mamy do czynienia z podróżą służbową. To, jeżeli natomiast wysyłamy kogoś, zmieniamy mu miejsce wykonywania pracy, nadajemy nowe obowiązki właściwie w innym mieście czy w innym kraju, tak jak w tym przypadku, to jest delegowanie. Czyli na przykład polska firma, która ma siedzibę w Polsce, załóżmy,
podpisuje jakiś kontrakt za granicą i tam wysyła właśnie swoich pracowników, żeby tam pracowali. To jest bardzo dobry przykład, ten podpisanie właśnie umowy z zagranicznym kontrahentem na budowę, powiedzmy, jakiegoś obiektu. Jak też się nie odzywa, czy też wszelkiego innego rodzaju, gdzie mamy do czynienia z tym, że w tym przypadku polska firma wysyła swoich pracowników na dłuższy okres po to, żeby zrealizować tą usługę. No właśnie, a te cele, dla których pracownicy są delegowani, bo one mogą być bardzo różne, jakie są? Tak, no podaliśmy przykłady tych sytuacji, gdzie polskie rodzime firmy pewnie najczęściej delegują, bo rzeczywiście jest tak, że prawie 50% tych osób delegowanych w Unii Europejskiej z Polski to jest budownictwo. Więc to się nam najbardziej z tym kojarzy, ale branże są bardzo różne, jest to opieka społeczna, są to również branże handlowe, także tutaj jeśli chodzi o delegowanie, no właściwie nie ma tu jakichś ograniczeń co do tego, jakiej branży to dotyka. Co ważne, mówiąc o delegowaniach, trzeba pamiętać i te nowe regulacje tego też dotyczą, przysyłania pracowników do Polski, tak? Czyli też z zagranicy do Polski. Firmy zagraniczne przysyłające do Polski, czy też w ten sposób, że zawierają nowe kontrakty, czy też mają tutaj spółki siostry, córki, no i przysyłają pracowników, to mogą być pracownicy niższego szczebla, to mogą być menadżerowie, czy wreszcie nawet członkowie zarządu. Czyli przepisy, nowe przepisy będą dotyczyły, są takie same dla wszystkich krajów.